No i witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z Białego Łosia i właśnie tutaj mamy dla Was chyba właśnie palię. Trochę waleczną, trochę wyciąga. Zobaczymy co to będzie. Jest to blacha średnia 14-gramowa 3.0. Czyli tam mamy znaczek. O, coś mi się zawiesiło. Dobra, jesteśmy. Tak, to będzie coś, to będzie palia medalowa, albo miejmy nadzieję, że unikatowa. Jest godzina 6.20. Jestem tu od 5.00, czekałem. To jest dopiero, zobaczcie, pierwsza rybka, którą wyciągnę. Jest już to duża rybka, czyli się zaczęło. Mamy wrzucony jeszcze grunt oraz spławik. No i zarzucałem sobie tutaj co chwila tym naszym castingiem. Nie pokazałem wam, zaraz wam pokażę ten znacznik tam po lewej, na daleko. O, tam mamy palię unikatową właśnie. Tak samo się zachowywała, tak samo na blaszkę średnią, tą tygrysią. Tak więc jest duża szansa. A jak nie, to na pewno medalowa jakaś to jest. Zdecydowanie coś większego, bo jest walka cały czas. Ładnie nam ucieka co jakiś czas. Ale oczywiście do wyciągnięcia. Tylko pamiętajcie, żeby mieć żyłkę ponad 100 metrów. Najlepiej tyle, ile się da. Jesteśmy. Biały Łoś, jezioro Biały Łoś w Kanadzie. Minus 3 stopnie na zewnątrz, pochmurnie, nie deszczowo. Ponoć powinno prószyć śniegiem, nie widać tego, ale jest na pewno zimno. No już mamy 5 metrów. I już mamy powyżej dyszki. Walka jest bardzo przyjemna z taką rybką. Wiemy, że to będzie na pewno palia jeziorowa, co najmniej medalowa. O, pięknie. Medalowa palia jeziorowa, 12 kilo ponad. 1200, czyli zobaczcie, ta palia również wychodzi 100 dolców za kilogram. No ale już doświadczenie tu 320, 352, czyli całkiem sympatycznie. No i jak sobie zobaczymy na znacznik. Zobaczcie, tutaj mamy tą palię unikatową, 17 kg. Ją musiałem wypuścić, ponieważ mam siatkę tylko na 90 kg, czyli mogę mieć maksymalnie 15 kg, 15-kilogramową rybkę. Ale sobie ją zapisałem, zobaczcie, również na blachę średnią. Podobnie walczyła, może trochę bardziej, ale spróbujmy zaznaczyć sobie tą medalową, gdzie nam wyskoczyła. No zobaczcie, w tym samym miejscu zarzut był z tego miejsca na to miejsce i sobie tu powoli ciągnęliśmy i się chwyciło. Czyli my sobie ją usuniemy i walczymy dalej o tą palię. Tutaj te sprzęty niech sobie są. Ten spławik to w ogóle daleko był wyrzucony, tam obok tych znaczników po prawej stronie, ale widać nam tu ten żywiec aż dotąd przyleciał. No i teraz metoda. Jaką metodą możemy sobie tutaj ciągnąć? Ja próbowałem z dna, z opadu. Tak samo jak... Chociaż nie, to było na przetrzymanie. Wleczony to był. Tak. To był wleczony powolny chyba. O, jest kolejna rybka. Ale to na palię mi nie wygląda, bo inaczej walczy, czy nie? Wydaje mi się. To jest palia, tylko że 5-kilogramowa. Pamiętajcie, nie luzujcie żyłki za bardzo. Nie pozwólcie na to, ponieważ rybka wam może się zerwać. Palia jeziorowa 3,5-kilogramowa, 350 dolców.
Czyli w moim przypadku, tak jak mamy teraz 90 kilo siatkę, to na samej pali mogę mieć 9000 zarobku. No i nam gruntówka się tam zawiesiła. No ale ona w tej chwili jest mniej ważna. No i z powrotem. Nie dolatujemy do końca i spróbujemy sobie ją powoli ściągać. Zobaczymy, czy na palia nam chwyci. Coś próbowało chwycić. No i niestety z tego chyba nic nie będzie, chociaż zwracam Wam uwagę, że tu pod sam koniec też czasem się coś udaje chwycić, ale to już rzadziej. Tam na początku jak się zarzuca, to tam są największe szanse. Czekajcie, zdejmijmy sobie tą gruntówkę. Ona nam się zawiesiła po prostu. A na czwórce przynęta zjedzona. No dobra. Czyli to jest taki niewypał z tymi dwoma wędkami. Ale zaraz zmienimy im trochę miejsce, zarzucimy i zobaczymy, czy ta palia też będzie tu atakowała. Ponieważ tamte dwa znaczniki, gdzie widzicie w tej chwili tutaj, to jak Wam pokażę na mapce, to w tym miejscu możemy sobie złowić unikatową sieję razy 2. Na małego żywca i na blachę również, czyli unikatowa siejka, też zawsze jakaś tam dodatkowa rybka unikatowa w plecaku. Ja się poproszę przesunąć o tutaj. Te znaczniki mam z tego miejsca, ponieważ tu zawsze ktoś w rogu stał. Zarzućmy sobie tą naszą blachę daleko. Ile się da. Niech sobie leci na dół, spróbujemy z dna. Tutaj mamy żywca haczyk 5.0. Spróbujmy sobie na tą sieję może zapolować. Tu również miętus jakiś nam wyskoczy. Dość głęboko. No i haczyk 5.0 również nasz shiner. Chociaż zrzućmy mu, tak jak było wcześniej, małe żywce. Z tym, że rybka to była trochę mniejsza, pamiętam, to zarzućmy haczyk 4.0. No i tu działamy z opadu. No tu będzie jakieś maleństwo, ale też prawdopodobnie 100 dolców za kilogram, czyli średnia jest miętus, tak, miętus kilo 800, 200 dolców, no troszkę lepiej, bo 110 za kilogram, doświadczenie słabe. Jak widzicie, haczyk też już nam ruszył. Czyli rybki tutaj biorą.
O, jest nasz kolega Bogdan. Witamy. Bogdana znamy jako subskrybenta oraz jako forumowicza. Zapraszam wszystkich w ogóle tam na Facebooku. Ktoś mądry konto stworzył, tam można sobie pogadać, podpytać się co i jak. Tak więc zapraszam, polecam. No i jest Palia Jeziorowa. Tabulator. Nie mogę się przywitać, nie wiedzieć czemu. Nie chce mi czat zadziałać. Zaraz to rozgryziemy. No proszę, kryształowy miętus. Jest kolejna palia, coś koło 4 kg. Już widzicie po zachowaniu, jak ona tak co chwila ciągnie bardzo energicznie, to wtedy wiadomo, że to będzie palia. A nie, przepraszam, medalowy splejk. No proszę, i to też się bardzo opłaca, zobaczcie. Ponad 5-kilogramowy, a 854 dolce, 320 expa, czyli exp troszeczkę mniejszy niż za tę 14-kilogramową sieję jeziorową, czyli rybka lepsza jest do wychwytywania. Zaznaczmy sobie ją. Będziemy na nią polować tutaj. Aha, no ona jest w tym miejscu, gdzie ta, czyli kasujemy. Spławik widziałem, że coś tam nam wariował, ale ucichło. No i ogólnie zobaczcie biały łoś, jak się prezentuje. Bardzo ładnie. Tam mamy dwa bardzo fajne miejsca, są ogniska. Możemy się tam dostać. Bierzemy sobie albo kajaczek, albo łódeczkę i sobie śmigamy w tamto miejsce. A tu oprócz tego, zobaczcie, jest chatka. Tu pewnie jakiś grzaniec, ciepłe kakao, gorąca czekolada. Myślę, że na pewno jest dostępna. No i co to będzie? Palia czy ta sieja, tak? Czy co to tam było z plejka? No to na sieję mi wygląda. Na palię, przepraszam. Bo bardzo wariuje.
No to chyba jakaś medalowa nawet. On Spławik też tam już lata. Dobra, tu pamiętajcie, nie szalejemy, nie ciągniemy jej za mocno, bo nie chcemy, żeby nam uciekła, a jest w stanie. Więc zostawiamy Spławik. Tej nie ciągniemy, ona się zaraz zmęczy i do nas tu sama przypłynie. Już mamy ją na 10 metrach. Niestety straciliśmy już Spławik. Ale miejmy nadzieję, że to nam się będzie opłacało. Chociaż nie, zobaczcie, dalej śmiga. Nie, stoi. Wypłynął po prostu na wierzch. No chodź tu w wielorybie. Medalowa palia jeziorowa. No szkoda, że nie unikat. No jak widzicie, potwierdza się 100 dolców za 100 gramów. No ale 11 już mamy w siatce, czyli dodatkowych kilogramów jest spoko. U Bogdana później się podpytamy, jak on tutaj łowi kryształowe miętusy. Chyba przez świąteczną są, tak? Zaraz sprawdzimy. Miętus pospolity, medalowy, unikat. Dobra, zarzucimy sobie kolejny raz tutaj. A my tu chcemy zawalczyć o unikat. Dlatego skupmy się tutaj na tym unikacie. No, na gruncie coś się dzieje. Miętus. No, przypuszczam, że te kryształowe to jest niezły zarobek. Zaraz Bogdana się podpytamy, jak on to robi.
kolejny medalowy. Już trzeci będzie. No nie, wstydź się, chodź. No i mamy unikat. Jak sami widzicie, po raz kolejny nie mogę wyciągnąć tego unikata. Niestety pieniążków nie dostanę. Tu też wychodzi i są gratulacje, dziękujemy. Niestety nie wyciągniemy jej, ponieważ jest po pierwsze za duża, po drugie nie dostaniemy za nią kasę, plus dostaniemy za nią expa. 547, widzicie, walka jakaś tam była. Nie za ciężka, nie za trudna. Więc dodatkowo dwie zielone kreski na plus. No i niestety wypuszczamy. Tak więc, moi drodzy, miał być unikacik na naszym spinningu, lecz go nie ma. Spróbujemy jeszcze chwilę. Może trafi nam się mniejszy unikat, ale wątpię. No i co to teraz będzie? Również palia, czy nie? Trochę mniejsza. 5300. No tu na ten casting nam nie wychodzi, ale też jeżeli oglądaliście poprzedni odcinek tutaj z Łosia, to były szczupaki, to wam wspominałem, że no dzisiaj jest taki dzień słaby na to łowienie ryb ze spinningu. Próbuję już tu nawet na tą czerwoną blachę, ponieważ tak myślałem, że będzie może lepiej to działało, ale nie. Casting nie, ale widać, że tutaj nam gruntówka dopisuje jak najbardziej. Jak widzicie, 25 minut nagrania, a już mamy 45 kilo i tu też coś, jakaś fajna rybka nam wleci zaraz, co najmniej 5-kilogramowa.
tym, że to nie będzie chyba ta talia, bo tak nie walczy, aby wyciąga nam żyłkę. No chociaż teraz nie uprzypomina. Nawet niecała piątka. Tak więc, moi drodzy, odcinek myślę, że się udał. Pokazałem wam, że da radę tutaj ten unikat złowić. Niestety go w tej chwili tutaj nie mamy, wiecie dlaczego, ale mamy dodatkowo dwie medalowe, kolejne dwie, trzy, cztery sztuki zwykłe, przy okazji dwa mintusy i jeden medalowy spręg. Czyli sami widzicie, że można, jak najbardziej można. Uwierzcie mi, że dzień w tym przypadku trzeci, czwarty, piąty to są dni, które szczupaczki biorą od samego rana oraz tutaj palie, też nie ma problemu, te wszystkie ryby tutaj pięknie sobie grasują w dzień. No niestety te pierwsze dwa dni, które tu jestem, to są takie no troszkę słabsze, ale udało się złowić unikat, tak więc jestem zadowolony. Wpadajcie na łosia, póki jeszcze jest promocja, jeżeli chodzi o podróż. I widzimy się w następnym odcinku. Hejo!